Cześć, witam Was na moim kanale. Mamy początek tygodnia, więc przyjrzyjmy się dzisiaj temu, jak wygląda sytuacja w grze, czym trzeba się zająć, na co trzeba zwrócić uwagę. Ale mam też dla Was informację o tym, jaki specjalny event rozpocznie się y, już jutro. A na koniec wy, wyciekajcie do końca, ponieważ na końcu mam dla Was jeszcze specjalną niespodziewankę. Ok, no więc co my tutaj teraz mamy? Mamy fuzję. Jesteśmy mniej więcej w połowie, może jeszcze tak pod koniec pierwszej połowy tej fuzji. Jeszcze zostało niecałe dwa tygodnie do końca. I powiem Wam, że im więcej testów oglądam tego czempiona, tym bardziej mi się on podoba. No, poza tym, jest to czempion, który robi coś, czego nikt inny w całej grze nie potrafi. A takich, na takich czempionów zawsze warto zwrócić szczególną uwagę, bo jeżeli on trafi w końcu w ręce tych największych mózgów w całej grze, to za jakiś czas mogą za zacząć wyskakiwać naprawdę bardzo ciekawe teamy, bardzo ciekawe koncepcje, właśnie wykorzystujące yy, tego czempiona, a nie będzie można go zastąpić nikim innym. Podobna sytuacja była z Brognim na przykład, także warto o niego powalczyć. Ja w tym momencie, mam ile 7. 7 rarek już potrzebnych do tego championa nie mam jeszcze żadnych tutaj nie mam jeszcze żadnych epików z robieniem fuzji czekam do weekendu gdzie będzie champion chase czyli robienie tej fuzji każdy epic da mi 250 punktów do ogólnego rozrachunku a warto z tym poczekać no bo bardzo mało sekretu będę miał na weekend a walka o dwie legendarne książki jest ważna. Ok, więc to tyle jeśli chodzi o fuzję. Znaczy, może jeszcze nie tyle. Przyjrzyjmy się temu, co obecnie, jakie mamy eventy. Kończy się, jutro się skończy, za 17 godzin, skończy się Artifact Enhancement. Do tego akurat nie potrzeba energii. Tutaj jedynym tak naprawdę turniejem, gdzie potrzeba, y, potrzeba energii, jest Ice Golem. Bo poza tym jeszcze mamy klasyczną arenę, tutaj też energii nie potrzeba. To też kończy się jutro. Ice Golem kończy się w środę rano, więc mamy teraz tak naprawdę, będzie taka dziura, e, jeśli chodzi o fuzję, gdzie, nie będzie, e, gdzie będzie można robić troszkę inne rzeczy. Jutro startuje Spider Tournament, tutaj mamy e, specjalne warunki. Kto tutaj jest, będziemy mogli używać tylko Telerian, ale to nie dotyczy, e, nie dotyczy to fuzji, tutaj nie będzie Rarki czy Epika, do zdobycia, więc można to pominąć. Więc jest to dobry okres na to, żeby pofarmić troszkę, na przykład, połuszony. Jeżeli Wam tego brakuje, to akurat dzisiaj jest otwarty Spirit Keep. Epic jest tej Affinity. Więc jeżeli potrzebujecie dla Epika, to można dzisiaj pofarmić. Jutro będzie Force Keep otwarty więc to jest Affinity Rarki w środę. Tak naprawdę w środę nic nie będzie związanego z fuzją, więc jeżeli potrzebujecie arcane, połuszony, to będzie można to robić. Inną opcją jest, jeżeli macie naprawdę bardzo mało zasobów, to jak już zrobicie ice golema, to można zacząć odkładać energię. Nie wykorzystywać jej, nie jestem zazwyczaj fanem y, tego typu odkładania, no bo nie, nali, nie nabija się nam ta energia tutaj, więc to tracimy. Ale jeżeli ktoś ma naprawdę bardzo mało zasobów, nie ma gemów, nie ma odłożonej energii, no, to można sobie to odkładać przez te dwa dni jutro, pojutrze. No, to jakieś tysiąc energii, coś plus minus będzie można na czwartek zebrać, więc to też jest y, taka opcja. Z innych rzeczy, na którą warto zwrócić uwagę, to Doom Tower. Został nam nieco ponad tydzień do ukończenia do końca tej rotacji. Więc jeżeli jeszcze nie zaliś, zaczęliście robić Secret Roomów, to warto już zacząć. To robić zwłaszcza jeżeli macie problemy z jakimiś secret roomami, musicie troszkę się pomęczyć, nie wiem, przebudować team, to warto na to zacząć zwracać uwagę. Ok, wspominałem o specjalnym evencie, który się jutro rozpoczynam. Otóż będzie to Extra Legendary Event i będzie to dotyczyć Ancient Shardów. Więc jeżeli macie jakieś Ancient Shardy i chcecie ryzykować, albo na przykład jesteście blisko Mercy to akurat możecie rozważyć otwieranie tych szardów. Pamiętajcie, że jeżeli, że jeżeli idziecie po fuzję i może Wam tych szardów braknąć, to warto się zastanowić, warto sobie przeliczyć, czy uda Wam się zrobić yy, Champion Chase bez Ancient Shardów. Ja akurat no, od piątku zebrałem 7, w piątek akurat otwierałem, wykorzystałem Ancient Shardy, między innymi Ancient Shardy do tego, żeby zrobić... Samon Rush i no tutaj jest cienko Jeśli chodzi o Mercy to spójrzmy sobie na Mercy 125, czyli do gwarantowanego czempiona z Mercy Potrzebuje 95 shardów tak, bo 220 Trzeba otworzyć, żeby mieć 100% szans Ponieważ od 200 sharda każdy kolejny Będzie miał 5% więcej szans na trafienie na trafienie legendy No troszkę dużo I tym razem yy, Te liczenie jest dobre Ostatnim właśnie czempionem Z, yy, z Ancient Shard jakiego trafiłem Legendę jaką trafiłem To była przy, w podwójnych szansach Queen Eva W piątek nikogo nie trafiłem Także jest, mam dosyć do, zaawansowane Mercy Ale mimo wszystko Jestem dosyć jeszcze daleko Nawet jakbym wszystkie moje gemmy wykorzystał to tych 200 do tych 2,95, no nie będę miał. Oczywiście mogę trafić tą legendę wcześniej, ale nie będę ryzykować. Zostawię sobie te dżemy na energię, żeby dokończyć tą fuzję. Także ja to pomijam, ale jeżeli ktoś jest blisko albo nie robi w ogóle fuzji i chce zaryzykować, to jest to całkiem dobry moment na otwieranie szardów. Ok, no i na koniec ta spodziewanka. Otóż zbliża się powoli 25 dzień miesiąca, więc jak zawsze mam do rozdania 5 paczek po 540 gemów plus 1 Ancient Shard. Więc jeżeli chcecie wziąć udział w losowaniu chcecie mieć szansę na wygranie e, tych gemów i sharda, no to tak, musicie subskrybować mój kanał i zostawić komentarz. A w tym komentarzu wrzućcie swoje player ID, znajdziecie je tutaj, wchodzicie w info, to jest ten numer. Wystarczy skopiować tutaj i wkleić pod tym filmem player ID. Ja dwa, za dwa dni, jeżeli nie zapomnę, to rozlosuję pięciu zwycięzców mm, albo zwycięzczyń. I tak naprawdę nawet nie musicie, nie musicie zwracać uwagi potem na to losowanie, bo jeżeli zostawicie te ID, no to ja to przekażę plarium. I po 25, gdzieś pod, pewnie w drugiej połowie przyszłego tygodnia, powinniście, e, zwycięzcy dostaną te nagrody u siebie na koncie. Także jeszcze raz subskrybujcie kanał, zostawcie komentarze ze swoim player ID, a ja wylosuję 5 osób, które dostaną te paczki. Ok. No to tyle z mojej strony. Mówi do Was Samael. Cześć.